Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, część na środę, Antychryst ujawniony. Przeczytaj drugi rozdział 8-10. Jak powinniśmy rozumieć tę przepowiednię? Dlaczego szczególnie ważne jest wyrażenie nie przyjęli miłości prawdy? A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust Twoim i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich odstępstw i podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Człowiek grzechu jest przedstawiony w drugim rozdziale 3-4. Przez większą część historii chrześcijaństwa działał on w celu podważenia prawa Bożego, w szczególności przykazania nakazującego święcenia soboty. Uzurpował sobie władzę należącą wyłącznie do Chrystusa. W wersetach takich jak Daniela 7:20-25 ta sama moc działa po upadku pogańskiego imperium Rzymu, łącząca zarówno władzę religijną, jak i polityczną oraz prześladując świętych bożych. Jedyną potęgą pasującą do tych cech wymienionych w proroctwach jest papiestwo. Wielu interpretatorów od średniowiecza po współczesność nazwało tę instytucję antychrystem. Dopiero w ostatnim stuleciu czy dwóch większość chrześcijan odeszła od tej interpretacji, co samo w sobie jest intrygującą zmianą w świetle biblijnego zrozumienia wydarzeń czasów końca. Ta identyfikacja papiestwa spełniła kryteria charakterystyki z drugiego rozdziału listy do Tesaloniczan, iż człowiek grzechu będzie jednocześnie występował w rodzaju męskim, jako osoba i w nijakim, jako światowa potęga, instytucja. W drugim rozdziale, 7 wierszu, tajemna moc nieprawości jest stosownym określeniem działalności człowieka bezprawia. Jednak pod koniec dziejów świata, tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa, objawi się jeszcze szersza i bardziej otwarta pozycja wobec Boga i Jego prawa. Przepowiednie zawarte w tym fragmencie listu, jak również w innych proroctwach, wskazują, że papiestwo będzie odgrywać istotną rolę także w czasie końca. Jakie działania Boga w minionych czasach zostaną podrobione podczas ostatecznego zwiedzenia? Drugi rozdział, 9 wiersz. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana ze wszelką mocą i wśród znaków i rzekomych cudów. Dzieje apostolskie 2:22. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak też sami wiecie. Fragment listu studiowany dzisiaj uchyla rąbka tajemnicy i ukazuje jeszcze większego antychrysta niż ten, który działa wśród narodów na przestrzeni dziejów. Sam szatan jest sprawcą, wykonawcą zwiedzenia w czasach końca. W miarę zbliżenia się przyjścia Jezusa, diabeł będzie podejmował rozpaczliwe działania, porzuci swoją odwieczną taktykę działania z ukrycia i ukaże się osobiście. Oczywiście nie jak buntownik, zwodziciel i kłamca, ale udając Chrystusa, takiego, jakiego znamy z Ewangelii. Przez fałszywe cuda odciągnie ludzi od Ewangelii Chrystusa i odwróci uwagę od znaków zbliżającego się Jego powrotu. Zastanów się nad tym, co oznacza miłość prawdy, jak możemy ją przyjąć, dlaczego posiadanie jest niezbędne dla tych, którzy nie chcą ulec żadnemu duchowemu zwiedzeniu, zwłaszcza w czasach końca. Jak możemy już dzisiaj przyjąć miłość prawdy. Dziękuję.